Dzień dobry. Od pierwszego producenta monet bulionowych, polskich monet bulionowych, Srebrna Uncja, dostałem kolejny film. Film przedstawiający błąd mędniczy. Błąd mędniczy polegający na... To jest błąd mędniczy pierścienia. Czyli proces mędniczy, w nowoczesnym procesie mędniczym do bicia monet używa się trzech stępni. Używa się kowadła, młota i pierścienia. Czyli kowadło jest od spodu, stempel, który jest od spodu, stempel od góry nazywa się młot. Stempel, który okala całą przestrzeń, w której bita jest moneta, nazywamy pierścieniem. Jeżeli zabraknie pierścienia, to wtedy materiał monety wypłynie na zewnątrz, no i spowoduje, że moneta będzie miała znacznie większy rozmiar niż wynikałoby to z technologii produkcji tej monety. Pierścień jest bardzo ważnym elementem w procesie mędniczym, dlatego że on powoduje powstawanie, po pierwsze zabezpiecza kształt monety, a po drugie powoduje powstawanie połysku mędniczego. Połysk mędniczy jest to efekt, który powstaje w wyniku zjawiska odbicia fali uderzeniowej wywołanym mniej uderzeniem stempli w planszetę, odbiciem tej fali uderzeniowej od pierścienia. To bardzo dokładnie widać, czy bardzo ładnie to widać na monetach, które bite są tylko jednym uderzeniem. Do takich monet, które znacie dobrze, należą Krugerrandy. Tam dokładnie widać falę uderzeniową, która przechodziła od pierścienia do centrum monety. I po prostu widać takie, trochę to wygląda, jakby kropla wody wpadła, uderzyła o powierzchnię wody. Tak? I wtedy powstają właśnie takie falki. No i dokładnie takie fale powstają na powierzchni monety i ruch metalu w jedną i w drugą stronę powoduje powstanie połysku mędniczego, który, jeżeli się go ogląda pod dużym powiększeniem, to są takie koncentrycznie zbiegające się drobne ryski, właściwie ślady, takie właśnie ślady płynięcia tego metalu. One troszkę wyglądają, właściwie trudno to opisać. W każdym bądź razie w inny sposób połysk mędniczy nie powstanie. Oczywiście mędnicze monety nie muszą mieć połysku mędniczego, mogą na przykład mieć połysk lustrzany. To jest inny rodzaj połysku. Ale ten połysk mędniczy, no to jest to, co najczęściej poszukuje się na monetach, na zwykłych monetach obiegowych. Tam właśnie z reguły dba się o to, żeby podczas oceny, podczas gradingu monet stwierdzić, czy ten połysk zachował się na monecie i w jakim stopniu się zachował, i od tego zależy, od tego zależy nota gradingowa. Między innymi od tego. No i teraz tak, tak jak tutaj widzicie, całkowity brak pierścienia spowodował wypłynięcie monet poza obszar stempli. Moneta jest zbyt duża i ma zbyt małą grubość. Bardzo ciekawy błąd mędniczy. Takie rzeczy się zdarzają w nowoczesnym procesie mędniczym również. Są to walory, tak uszkodzone walory są bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów, dlatego taki bardzo fajny smaczek, który numizmatycy bardzo lubią i bardzo chętnie zbierają takie rzeczy. W dawnych czasach błędy mędnicze były powszechnie spotykane, wtedy po prostu bito monety, byle je bić, a do tego technologia nie była tak rozwinięta i kontrola jakości nie stała na takim poziomie, żeby pilnować monet, które ulegną uszkodzeniu w trakcie procesu mędniczego, żeby je wycofać, znaczy żeby ich w ogóle nie wprowadzić do obiegu, czyli żeby je zniszczyć zanim będą miały okazję trafić do odbiorców. Tutaj macie przykład bezpośrednio od producenta problemu, który zdarzył się w trakcie procesu bicia monety.